Jeśli czasem zapraszacie swoich znajomych na herbatę, to dobrze wiecie, że warto jest postawić do niej coś słodkiego. Dziś pokażę Wam, jak zrobić ciastka, które nawiązują zarówno do herbaty, jak i do królowej naszego odcinka, czyli czekolady. Zobaczcie! Na początku przesypuję do miski 250 g mąki i dodaję 90 g zimnego masła. Składniki łączę za pomocą noża, po czym dodaję całe jajko oraz 85 g cukru pudru. Do całości dodaję jeszcze łyżeczkę cukru wanilinowego, po czym wyrabiam ciasto. Przygotowaną kulkę owijam folią spożywczą i wkładam do lodówki na pół godziny. Po tym czasie rozwałkowuję ciasto i wycinam z niego ciasteczka w kształcie torebek herbaty. Całość ponownie wkładam do lodówki na pół godziny, po czym wypiekam w piekarniku rozgrzanym do 175 stopni Celsjusza przez 12 minut. Upieczone ciasteczka zanurzam w rozpuszczonej gorzkiej czekoladzie i pozostawiam do zastygnięcia. Pozostało już tylko dodać ozdobne sznurki z karteczkami i gotowe. Spójrzcie na te ciastka i sami ocencie, czy nie będzie wstydu, jeśli postawicie je przed swoimi gośćmi i powiecie, że sami je wykonaliście.